żeby powiedzieć witaj majowa jutrzenko. Ta majowa jutrzenka dzisiaj rozpoczyna rajza, chociaż dzisiaj jest dopiero 1 maj, niedziela. 1 maj, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, a więc święto państwowe. I jak to już było tradycyjnie w takim dniu, ja jeżdżę z biało-czerwoną. A więc witamy wszystkich i zapraszam na wspólną rajza. Tak, no to ja już wjechałem do Skoczowa z tymi wydarzeniami związanymi z 1 maja, to się też wiąże i moja rocznica. Dzisiaj jest minął 28 lat, jak ja dostał pierwszego górola. Marki Kowalewo, ten na którym jadę to jest mój trzeci, drugi jest mu bardzo dobrze znany, który jeszcze jeździ, a jest ginał 28 lat, jak ja był u pierwszej komunii świętej i to było 1 maja. I to była też niedziela. Oczywiście o godzinie 9.30, czyli dokładnie tak samo jak dzisiaj, bo dzisiaj u nas w Miliardowicach też jest pierwsza komunia. Tak więc taki oto zbieg wydarzeń. Nie powiem, że zbieg okoliczności, bo czy przypadek. Bo mówi się, że w kościele nie ma przypadków. I to jest prawda. Średnia na ostatni mówi się, godość. 20,5 km na godzinę. Tak, co chwilę spotykam na chałupach wywieszone fany biało-czerwone. U mnie oczywiście na chałupie też jest. Na moim zadku tutaj, zadku od koła też jest. Tak, no to nie wiem, czy tu już nie są przypadkiem górki wielkie, w każdym razie ta rzeka, co jest po prawej stronie, to już jest Brynnica. Tam się niedaleko kończy. A ja słyszał, że tutaj zrobili jakieś asfaltowe ścieżki rowerowe i jadę to sprawdzić. A jak widzicie, rowerzystów to nie miara. No, 1 maj. Przemiterzy też jutro mają wolne, 2 maja. No, jo, takich przywilejów minimum. Do roboty trzeba iść, trzeba robić. Nie ma siedzenia, leniuchowania. Robota jest ważniejsza. 3 maja też. Z tym, że tego 3 maja robotę skończy o 6 rano. I potem już w wolny dzień. No ale de facto będę robił. Nie ma. Trzeba robić. O, widzę, że jednak coś się tu zmieniło. Czyli tu już jest granica chyba Górek Wielkich, tak właściwie. Dotarła tu ścieżka rowerowa, asfaltówka. Są jakieś ławki. Tak
więc coś się faktycznie dzieje. Są krawężniki, jest asfalt i to jest bardzo dobra sprawa. Te smartfony. Jedzie na rowerze i smartfon w ręce. Ajajaj. Co tu mamy za krzyżówka? A więc WTR nam skręca w prawo. Trasa rowerowo 604. Pierwsze słyszę o takiej trasie. Co to jest za trasa? Trzeba będzie sprawdzić w źródłach. 604 jakoś trasa. Coś nowego. Pamiętajcie, że roba gnębi takie sprawy. Jak ktoś pije alkohol ze piwo i jedzie na rower, nie jesteś wtedy dla mnie rowerzystą, tylko jesteś po prostu pijanym kierowcą. Tutaj mamy takie oto widoki. Czas trwania ostatniego kilometra było 4,21. Ona idzie na most. A i tutaj idzie drugą stroną Brynnicy. Mnie to coś się interesuje. Tu jest dobry pomysł, taki zrobimy. A, żeby nie przełazić. Druga, ale nie rozpędziłeś się. Nie przewidziałeś, że tu będzie taki zakręt. A, tak to tu jest rozwiązane. Dobra. To ja tu nie będę przełazić, to ta druga. Zaś mamy jakieś oznakowanie. A więc trasa rowerowo 604 skręcą. I tutaj się krzyżuje z Greenway. A więc za dużo tej trasy nie zrobili. Tutaj jest zielony flag turystyczny. Auto na holenderskich rejestracjach. Te kanalizacje robią hydroinstal, ci sami co byli u mnie. Auto na holenderskich rejestracjach. Holandia, przyjazny kraj do rowerzystów. Miałeś tam być w zeszłym roku. Były takie plany z panem Jurkiem. Roba się wtedy zgodził na wyjazd. Niestety sprawy covidowe to wszystko pokrzyżowały. Są gwarantuje filibrystami i komikami. Pierunie. Intersalto to tradycyjne widowisko cyrkowe w nowoczesnym wydaniu. Uwaga, uwaga! Tylko w cyrku Intersalto wystąpią goście specjalni. Optimus Prime i Bumblebee. Opierunie. Optimus Prime i Bumblebee. Ja Bumblebee już kiedyś spotkał na trasie. W Czechach to było. No tak swoją drogą, to jeśli chodzi o cyrk, to wystarczy obejrzeć Polską Telewizję i obejrzeć wiadomości. To jest cyrk. Taki, który jest codziennie. Chyba już Brynno. Już jeszcze nie. A może już. Nie wiem, granicy żeś nie widział. Średnia na ostatni kilometr podniosła 11,5 km/h. Czas trwania ostatniego kilometra to
ptaki w kostym gonić, tak jest. Gonić tych piorunów z gór. Jak nie mają kajezi, to niech to wybudują trasy. Nie walczymy o trasy rowerowe. Niech oni zawalczą o trasy motocrossowe. Słać papiury i działać. Ale taki mu się nie chce. Bo się nie do. On nie ma czasu. Lepiej się ruchlować po lasach. Kurde, piaskownica z plastiku. Będzie już ten pieruński plastik. A ja miał piaskownica zbito z desek tata mi zrobił. Zresztą nie tylko mi, bo nas było więcej. Dziecek teraz nie ma żadnego. Wszyscy stare konie już. Ale mieliśmy piaskownica drewnianą. Zbito z desek. I się wszyscy bawią. Teraz wszędzie ten kieruński plastik. Tak, siedzimy nad rzeką, kurzymy cygaryta, martwą w ręce, ale wypoczynek to jest. Każdy ma swoje zdanie, ja mam takie, jak, a nie inaczej. Głupota ci stoi, nic więcej. Kurde, robak strasznie na rzekosz, jak stary kawaler, kurde. Bo staropanna. Wiecznie coś się nie podoba. Jest stary pierdolny. Kurde, są siebie, że teraz w niej. Ale samokrytyka musi być. Piękny wodospad. Jest knajpa. Jakoś trasa rowerowa, nie wiadomo jaka, nie moi na piasku. Średnia na ostatni kilometr wyniosła 12,5 km. Czas trwania ostatniego kilometra było 4 minuty 54 sekundy. Jakie cenie na jajce? Jakieś wesołe miasto szkoduje. Co się udowaliło? Jakby był młodszy, to byś może tam poszło. Dobry, good morning. 7%. Wierny Anglik.
6%. No i tym sposobem jeżdżę w górę. No i to jest Rynna Bukowa chyba, nie? No to tako sztajfa tutaj mamy. Jadymy w stronę Szczyrku. Przez Challenge Karkoszczonka bynajmniej taki zamiar. Oczywiście za chwilę będę ciś, bo będą kamienie. Ale póki asfalt to jeszcze można jeść. Dochodzimy do takiego punktu, tutaj trzeba będzie ciś. Ale to właśnie... 10%. Tak, no to tutaj się kończy nasza jazda i teraz będzie wypych, czyli cisnąć do góry. 13%. Tak, no to Karkoszczonka wzięto. Tam przed nami jest bodajże śrubce albo stołów. W każdym razie jest tutaj też szlak na Klimczok, ale jest tam ponoć pierunowacie strumo. Zresztą Achim z kanału Beskidy Rowerem tam jechał, więc jest to sprawdzony ślad. Jest to tak zwana chata wuja Toma. Rozkopane tu coś. 13%. Stacja 9, czyli szła tutaj ekstremalna druga krzyżowa.
Power of the Last 5 minuty 140 W. No to już brzeg jest w szczyrku Dewey. Troszkę ta chmura mnie tam mierzi, ale wygląda na to, że ona chyba tu nie przyjdzie. Według chyba. No to jest bardzo niepewne. I za chwilę się znajdziemy w miejscu, które już w tym roku na moim kanale było pokazane, ale z nieco innej perspektywy. No bo to jest szczyrk, słuchajcie. I powiem wam tak, że w tym miejscu był mój debiut. Także chwila niepewności. Jeszcze chwila niepewności i zaraz będzie wszystko jasne. Karkoszczunka po raz kolejny zdobyto, ale nie na rowerze, nie na kole, tylko z buta. Tam się po prostu nie da wyjechać. Jest tam żółty szlak, ale jest strumo, więc trzeba ciść. A druga sprawa, dzisiaj też niedziela, 1 maj, weekend i tłumy ludzi do chaty wuja Toma, tak zwanej. Dlatego roba się tam nie bierę i jadę dalej. Chcę sobie jakieś picie kupić. Orle Gniazdo widać, hotel. Szczerbiła. No, znane miejsce. Orle Gniazdo, chociażby Tour de Pologne. Słynna sztajfa. Teraz jest moje pytanie takie, jak to będzie w tym sezonie. No już się nasza tajemnica zaczyna pomału wyjaśniać, co to niby za tajemnicze miejsce. Czyżby jeszcze coś tu było białego? No tego to raczej się też tutaj spodziewał. To tak piszone na moje hamulce. Ale woda musiała ciśnąć. Bo ta droga tak zniszczyła. Ja, śnieg mamy jeszcze na trasie. No więc nawiązanie do zimy i to bardzo realistyczne. Bo właśnie wjeżdżam na teren ośrodka narciarskiego Beskid Sport Arena. Także debiutował w tym sezonie narciarskim. No i mamy śnieg w maju. Teraz pytanie, czy tam się uda przejechać przez ten stok. Mam nadzieję, że ja. Mamy pierwszy śnieg. Ja. Od razu chudniej się robi. Oczywiście bagno się zrobiło tutaj trochę. A więc piękne nawiązanie do nart. To czy się uda przez to przejechać? Oj. Raczej będzie ciężko. A więc mój rower się jeszcze spotkał ze śniegiem. Swoją drogą to jeszcze dość sporo z tej nawet jest. Tak, tu żeś jeździł. Ja tu był, tu tą trasą żeś jeździł. Albo tu na dół się jechało, albo pod tym tunel.
Także fajna sprawa. Zderzenie sezonów, ja, narciarskiego z rowerowym. Tak, stok narciarski Beskid Sport Arena. Byłem tu w tym sezonie narciarskim w marcu. To był mój narciarski debiut, jeździło się tutaj na nartach po tej trasie, tu pod tym tunelem się jechało. Tam jest taka strumotrasa, wiesz, tam śnieg widać też. No i tu też jest trochę taki strumizny. Ale generalnie rzecz biorąc, stok jest fajny, no krótki tak na moje jeżdżenie. No, widać, że tych armatków nie zdejmują na sezon wiosenno-letnio-jesienny. No, na rowerze bym się tu nie odważył zjechać. Zresztą jest taka prawda, bym powiedział, że no stok jest bardziej strumy, jak nie ma śniegu. Generalnie rzecz biorąc, jak jeździ się na nartach, tak już to zauważyłeś, to po prostu nie ma takiego wrażenia, że jest tak strumo. Jak ten śnieg stopnieje, jak tu człowiek przyjedzie na stok, to ma takie wrażenie, jakby tu było piorunowacie strumu. I powiem wam tak, nie odważyłbym się tu na rowerze zjechać. Na nartach ja, ale na rowerze nigdy. Może tu jeszcze kaj moje ślady będą na tym śniegu? No pewnie ja. Tam też na pewno będą. A tu jeszcze mój rower się wdupił. No. 1 maja, słuchajcie, 2022. I śnieg. No nienormalne, nie? A u nas jest wiosna. Chociaż generalnie rzecz biorąc, mlecze tutaj już też chyba widać. Nie, to nie są. Ja, to są mlecze tutaj. Taki, nie, to są jakieś inne kwiatki. Ale są, ale nie, mlecze tu nie widać faktycznie. Inny klimat. I od razu tak chłodniej się zrobiło. Tutaj jak ten śnieg jest. Jest go tu jeszcze dosyć sporo, to takie załamanie jest. Z pół metra będzie. Ale dobra. No fajnie było, fajny sezon narciarski był. Dużo się jeździło, ale to już jest przeszłość. Niestety. Mam nadzieję, że następny będzie co najmniej równie udany, albo jeszcze lepszy. No to teraz takie nawiązanie do sezonu narciarskiego. Czy można zjechać tą samą trasą na rowerze i na nartach i jechać też po śniegu, nie? Jeszcze nawet ten śnieg dość taki wbity jest. Jeszcze ślady nart tutaj są, słuchajcie. No, tego jeszcze nie grali. Jeszcze ślady ratraka. Że jest zima. No, ale cóż, opuszczony stok. Ja, tutaj się jechało w prawo. W większości jest śnieg sztuczny. Naturalnego już raczej tutaj w górach na tej wysokości nie spotkamy. Ale taka skała śnieżna. No ta chmura się tak poszła. Jo, jada dalej. Informacja jest taka, że moje siostry i kuzynka łażą tutaj niedaleko Piechty, ale się chyba raczej nie spotkamy, bo one są w rejonie Kotarza i Grabowej, a ja nie wiem, jak ta druga prowadzi. I jakże tu był na nartach, to że właśnie uznał, że trzeba to sprawdzić. Dziś jest właśnie ten dzień, że roba to musi sprawdzić, jak to prowadzi. Ale chyba to będzie musiał wrócić. Tam taś była stocznia kiedyś narciarsko w Szczyrkowiłej. Zresztą jak się jeździ autem na stok, to
ją widać. Jakieś źródła. Woda leci. Dobrze, niech leci, no prawo. Jakby ktoś nie wierzył, że nie mam fany dzisiaj, no to macie dowód, jest. Jest? No pewnie, że jest. Musi być. Ja. No, gdyby nie te strumy po lewej stronie, byłby fajny widok. Ale nie będziemy kasować strumów dla widoku. Dawno nie był w górach na rowerze. 8%. Pierwszy raz od czasów po po tym jak przeszedł COVID-a. Nie, w kwestiach COVID-a i tego całego strachu, tej paniki. 5%. To mnie żaden mi zdania nie zmieni. Mam swoje zdanie na ten temat i go nie zmienię. Wywołanie w ludziach strachu, paniki, żeby się tylko keczupowali i robili z siebie mutantów. Ostre słowo. Ja uważam, że keczupowani to jest decyzja każdego z nas indywidualna. Dlatego się nie dam zakeczupować. Poza tym cały czas mam jakiś problem zdrowotny. A do keczupowania trzeba być zdrowym. Ale dobra, dojdź już tego pieprzynio. Tym tu jestem na rajdzie. Nie będę takim pierdołami przejmował. Średnia na ostatni kilometr wyniosła był 7,4 km na godzinę. 30 km mam przejechane. No długo. Długo, Bożek, stoł. A się minie śpiecho. Jutro dopiero na trzecią zmianę do roboty. 2 maja, tak. Do roboty trzeba iść. Nie ma weekendów. Weekendy są do linii. Wiem, wam tam widać jakiś orczyk stary. Tutaj skocznia była. Ale okej. Widok miejscowa super. Słuchajcie. Jest. Krzyczlena już co góra Beskidu Śląskiego. Przed nami śnieg. Jeszcze na Fisowskiej trasie. Fisowski, nie Pisowski, tylko Fisowski. Fis. Międzynarodowa Federacja Narciarska, bo kiedyś ktoś tam się umiał odezwał, że go tą Pisowsko trasa. Nie, Fisowsko. Nie żaden PiS. No i tak. Ta Fisowsko trasa jest tutaj z lewej strony. O, teraz widzicie. Z lewej strony jest Fisowsko trasa. Przejechałem ją częściowo. I tam jest potem taki bardzo trudny orczyk. Naprawdę do zaawansowanych. Tak, no to tam widać schronisko. Schronisko na Jaworzynie. Właśnie. I tam jest też przerwa. Znaczy się jeden odcinek wyciągu się tam kończy, zaczyna się drugi na Skrzyczne. Na Skrzyczne właśnie jest tam kaj ta iglica, ten nadajnik radiowo-telewizyjny RCTON, czy jakoś tak, radiowo-telewizyjne centrum nadawcze. Wisła Skrzyczne, tak to jest. A co ma Wisła wspólnego ze Skrzycznym, to nie wiem. Ale widać trasę FIS jeszcze tutaj, o. Genauium macie teraz na środku. Śnieg jeszcze. Zresztą mnie przed chwilą też się ze śniegiem spotkał. I tam są też trasy. Ja to na skiturach pokonał w tym sezonie cały ten masyw. No bo na normalnych nartach nie było szans, bo w weekendy ludzi co nie miara. Nawet w marcu. Więc odpuściłem. Tu mamy taką fajną miejscówę, taka dróżka chyba jakoś pożarowo, końcówka jakiegoś wyciągu orczykowego, starego,
Zaś tu mamy jakiś już widok na Kotlina Żywiecko. Kościół tam widać. No nieźle. Nieźle. To jest kościół chyba w Buczkowicach już. Jakoś muzyka jakaś tam gra. Naprawdę super. Wjechałem się na ta pożarówka. Tutaj. Kurczę, chyba ta pożarówka mi się kończy. No tego to byś nie chciał. Co dalej? Co teraz będzie? Kurde, u nas jest druga się mi skończyła. Ale i jajo. Nie ma tu żadnego szlaku. No jest, ale tam jest jeden strumo. Mogli tego dalej zrobić. Widzę na mapce, że się kończy, kurde, ale nie wierzę do końca, że to jest prawda. Od tej Beskid Areny przemierzam taki oto wąski chodniczek. Wygląda na to, że tam się trzeba będzie wspiąć. Albo i nie. Jaka chałupa tam jest na górze. Nie jadę tutaj, bo tu jest dość strumo i można by, że tak powiem, wyryć pyskiem. Dobrze, że dzisiaj nie mam rowerowych butków, tylko właśnie taki, co się nadają na góry. To tak szybko się nie powinienek. Nie wiem, o ja pierdzielę, teraz będzie ciężko. Kurczę. Jak to tu teraz rozwiązać? To jest strome. Stromo. Stromo fest. Są dwie opcje. Albo iść faktycznie tu tym strumem, a i będzie krócej, bo to jest raptem 2-3 metry i się wypierdzielić. Albo to objąć. Problem jest taki, że się chyba wypierdzieli to razem z rowerem, który niestety się ślizga na tych liściach. No jeszcze troszkę. Jakby tylko nogi nie skręcić. Jeszcze troszkę. Co stało? Kurde, lewo noga mi zjeżdża. Chyba się uda. Ja. Przeszłeś. Jednak chyba zaryzykował. Tam jest jakieś 10 metrów na dół. A tam do góry się mi nie chce iść. Zważywszy na to, że to by nadłożył drogi. Nie patrzymy się do góry, to patrzymy się, tutaj trzeba iść. Nie chce się tam skulać do tego wąwozu. Rower mi nie chce jechać po tym stromym. No bo to jest tylko chodnik do turystów pieszych. Właściwie tu nie ma żadnego szlaku. A ja chcę się dostać na szlak w kierunku przełęczy Salmopolski. Ależ tam jest stromo. Woda. Ale tu ktoś na rowerze jechał. Są ślady. Ten kamień raczej nie jest zbyt pewny. Jeden fałszywy błąd i rowa ląduje w szpitalu. Gdzie krawędzią z boku. Dobra. Jest bardziej bezpiecznie.
Ale czas, no tak. Dobra. Można odetchnąć z ulgą, chociaż nie całkiem. Zaśniemy potoczek. Gdzieś będzie ślisko i błotko. Ale bez problemu. Dobra. Właśnie chmurki zbierają. Ale tu jest ciasnota na tym chodniczku. No jechać bym się tu nie odważył, chociaż z jednej strony byłoby to lepsze, bo byłoby więcej miejsca na chodniku, ale z drugiej strony bardziej niebezpieczne. Bo jakby się kloźnął na bok, na lewo, to by leciał jakiś kilometr w dali i jeszcze by pewnie rypnął o jakiś strum i by poleciał prosto do aniołków. Albo i do piekła. Bardziej bych jednak obsował za tym, żeby nie lecieć ani tam, ani tam. Kurde, farok, jak to będzie, to się zaleczy. Panie Wojtku! Pozdrawiamy pisarzowicę z tego oto miejsca. Fajnie, że wyszedł. Jakiś widok będzie. Pisarzowice, tak. Znalazłem kontakt z panem Przemysławem Niemcem. Przemysław Niemiec. Znalazłem kontakt na Strawie. Obserwuję jego trasy. Ależ tu się odwaliło. Co tu się stało? Normalnie Szczyrk Mountain Resort na wyciągnięcie ręki. I Golgota. I gondola. Kurczę. I droga jest. Ok, super. 1100 metrów do wznoszenia. Pięknie. Widzicie to? Mega. To co, może Salmopol? Jakże już jest niedaleko. To z tymi chmurami. Ale się nic nie dzieje, ale może. Może zacząć, nie? Chałupy. Żeby mnie tu nie pogonili. Jak się kaisz w Szczyrku, to na pewno. Drodzy, jak moja to siluszka. Nie cierpię tak blisko chałup chodzić komuś. Coś tam ja tu wywalę. Jest droga. Jest droga. Wydaje się, że ja to chyba zjeżdżą. Tak, ja tu był. I tu jest druga na szlak. Ja ten szlak jadę. Zdrowałem się tutaj w okolice góry Beskidek.
troszkę pyrszczeć zaczęło w pewnym momencie. Mamy tutaj taka opuszczona chałupka. Ja już ją 20% zwiedzą. Czyli mojej ostatniej wizycie tutaj, ale jest zamknięta na kłódkę teraz, więc nie będziemy tutaj gazować. Teraz tutaj jest szlak. Powinien być szlak 800 metrów. Turystyczny. 8%. 800 metrów już osiągnął. Ale powiem wam, bo nawet 20% taki podejście w tej strumie. Także mega. Mega. Aha, jest szlak. 17%. 17%. Okay. Czerwony szlak, tak. 19%. Ja potem nie jadę, mi po tych różnych hamulcach to się idzie wyrypać. No i co, no i szlak no, tu rozpieprzyli, jak się rury ciągną. 15%. Kurczę, fajnie by się tu jechało. Ja się tu zagnął, a tu mam tak poryte, tak pokopane, że nie ma szans tu nawet jechać. Jadę, poryły szlak. Zamiast to wyrównać jeszcze jakoś. Nie? Tak to zostawią i mają to gdzieś. Jest. 16%. Jest kobieta. No to super. Kobieta. Tak, zjeżdżą tutaj taką pożarówką jakąś. Po lewej stronie widzę Szczyrk. No ci rowerzyści tam jechali z tej Hyrcy. Ja tam nie jadę, bo sam jest pogoda trochę niepewna. A druga sprawa, tam jest piechnowa się dużo kamieni. Musiałbyś mieć więcej siły i czasu. A więc trochę se tu podjadę tą pożarówką. Jeśli się nie uda dalej jechać na Salmopol, to zjadę do Szczyrku. Generalnie rzecz biorąc, sam Salmopol to nie jest do mnie jakiś wielki kłopot. Mnie tam wyszło na cieńko zajechać. Ach kurde, roba rodzi plany zaś. Znaczy się, że jest w formie już. Ale przynajmniej się spełnił to, co żeś powiedział, jak byłeś tu na skiturach. Że ja te drugi muszę tam naprzeciwko obadać. Właśnie jadę jednym z nich. Dobra. No to jeszcze widoczek w pokorze jakimś na lewo. Na cały masyw skrzycznego, małego skrzycznego. Bo teraz się mi odwaliło i to przepiękny widok. Ach. Czyż to nie jest wspaniałe, to co teraz widzicie, skrzyczne, małe skrzyczne, tam jest kuflonka, tam kajś jest malinowska skała, chyba nawet ją widzę, a tam jest solisko. To wszystko jest połączone oczywiście ze sobą. Tak, no to dalej sobie jadę jakąś pożarówką, taką małą tęczaną. Dojeżdżą cholera do jakiejś chałupy. I generalnie rzecz biorąc, trochę lipa. Po prawej stronie jest kotarz, ale tu się jakiejś chałupie dojechał. Z tym, że sprawa wygląda tak, że muszę teraz
zleść z rowera. Tak, no to moi drodzy widzowie, Przełęcz Salmopolsko podjeżdża. Ostatnia sztajfa dzisiaj. Więcej już nie wyjdzie. A tamże zrezygnował. Jakiś chłop tam się gapił na mnie. Zdołaj, że nie będę się tam już po górach chrzanić, tylko jadę na Salmopol i przez Wisła do chałupy. Tak, no to witamy Was z terenu Przełęczy Salmopolski, a konkretnie kompleksu narciarskiego Biały Krzyż. Kompleks narciarski słynie z tego, że jako pierwszy rozpoczyna sezon narciarski. Tak mi się zdarza, chyba jako ostatni go kończy. Tutaj jeszcze na nartach jeżdżę. Uspokają. Ja chyba dzisiaj faktycznie pomyliłem rower z nartami. 8%. Jeszcze śnieg mają. Normalnie też będzie jeszcze pojeździł. Zakaz jazdy na sanka. Tak, no to teraz to, co w tym wszystkim najfajniejsze, ale i też najzimniejsze, czyli wjazd. Witamy w Wiśle. W powiecie cieszyńskim, w euroregionie śląsko-cieszyńskim. Bo tu już się zaczyna też Śląsk. Oczywiście. 2300 metrów długość wznoszenia. Oczywiście ja nie będę szalał tutaj jakoś specjalnie na tym zjeździe. No nie ma takiej potrzeby. Gdzie Wiśle, jakie picie kupić. Jeść mi się nie chce, o dziwo. No pić. Co ciekawe, nie ma specjalnego kanału. Piwo za piwem. Po tym narąbani po lesie jest. Dobra, nie będę nagrywał całego zjazdu, nie ma sensu. Normalnie rzadkość spotykamy na moich rajzach, żeby jeszcze śnieg był z kraja. No ale to są góry, słuchajcie, no. 10%. Nie da się ukryć. Thank you.
nie wyprzedzać na zjeździe nie może być. Nie ma to jak się wpakować prosto pod kółka. To są my już Wiśle Malińska. Nie, stop na Cieńkowie. Już go widzę po lewej stronie, wyjeżdżę, nie? Już jeżdżamy. Poznajecie to miejsce? Tak, ja poznaję. Stacja narciarska Cieńki. Było, co tu było, na szpiturach się tu było, na zwykłej skinezji. Fajna sprawa. Poniżej 600 metrów, 2700 metrów. Kurde, to jest marki do związania. Rozignole i fiszery. No dobrze. No następne narce. Salomony, to kurczę nie byle jako firma, a to nic nie. Niemożliwe, żeby ktoś na stoku stracił narty. Tego jeszcze nie grali. Tak, no to jademy już ścieżką pieszo-rowerową i już do Wisły. No, film dzisiaj będzie długi, ale rajza też długo. A tutaj mamy arenę Pucharu Świata w skokach narciarskich, czyli skocznię narciarską Wisła Malinka imienia Adama Małych. Jeszcze siatka, no i wielicza jest. Co śnieg podtrzymuje, siatkę zdejmę i będę tym wielić. Oficjalna woda reprezentacji Polski, Sunianka, no. No, widać skocznia w całej okazałości prawie. Wiele razy, że ją pokazywał. Może spoko, żabka tu jest. O, to można na zasie wyjść. Może w tym są tylko przeskoczni zrobione. Wody zakupić, jakieś ciasteczko wie. I cisnąć za chałupę. To witamy w centrum Wisły. Jak zwykle ludzi, mnóstwo, ale tutaj
a więc wróciła normalność. Абсолютная нормальная охрана. Курда, план, девочки, по-русски. Gościu się poszedł na siłownię wewnętrzną, ale faja w ręce musi być. Jedną korzę skręcać w prawo, ale jednak spróbuję jechać prosto. Wiem, że tu jakaś zmiana jest. WTR teraz prowadzi na główną drogę jeszcze, ale wiem, że się coś zmieniło w tej części. Chyba jest tam przejeżdżę. No moim zdaniem to jest oczywiście tutaj lepsza opcja. Także panie burmistrzu Wujek, oznakowanie WTR trzeba tutaj pozmieniać. Tu jest coś nowego właśnie. I moim zdaniem lepsze. Gdyby jeszcze jakby pana wierzchnia to była lepsza, to by był bardziej na zachowanie. Aha, jednak jest. A więc fajna sprawa. Serpentyna. Jak teraz pojedziemy? Czerwony asfalt. Tu się podjeżdżaj na trasę rowerową. Tu jedziemy w prawo. No to jest lepsze rozwiązanie, więc ten WTR trzeba tak poprowadzić tutaj, tak jak to teraz jest. Kto tu wiedział, jak to na Skirejdy jeździ, bo tu na Sosu przecież druga jest niedaleko. Był stop, ale oni się w ogóle nie zatrzymali. Tu też były znaki WTR. Niestety też ich nie ma. Ubolewam nad tym strasznie. Jest trasa rowerowa tutaj taka jak w Czechowicach, ale niestety jak widzicie z jazdy to są krawędzniki kostka. A wystarczyło ten asfalcik pociągnąć. Tak czy oto. No właśnie, tutaj też powinno być przeasfaltowane. Koniec trasy rowerowej, drogi rowerowej, początek trasy pieszo-rowerowego.
nie jest to dopracowane do perfekcji. Czechowice pod tym względem lepiej wypadają przy ulicy Prawdówka. Zobaczcie, i zaś kostka, krawężnik i góry i doliny. Ale lepsze to jest niż było. Także jeszcze mogę na to przystać. WTR tutaj trochę odbija w prawo, ale już prawo. Także generalnie rzecz biorąc, oczywiście znaku nie ma, bo po co? Aha, tam, dobra, dobra. I mamy WTR. Ponownie. No nie, to już tego kunsztka nie szło tutaj doasfaltować. No, coś się tutaj działo faktycznie. Ale żwirek. Ale niestety nierówny jak piorun. Jakby to uwalcowali, to by było jeszcze lepiej. Ale coś się wydarzyło. Jest żwirek. Także na szosach tutaj nie przejedzie. Znaki są. Znaki są. Nierówne, kurcze. Ale ujdzie moim zdaniem na upartego. Tak mi go dali, że tu ma asfaltu w Wiśle, a kolega nie ma żadnego asfaltu tutaj. Poza tą częścią tutaj była remontowana druga. Ale poprawił się z tamtej WTR-ki jednak tutaj w Wiśle, na niektórych odcinkach asfalt. Tutaj żwirek, co prawda tam był nierówny, tutaj już jest lepszy. A więc dzieje się coś. Ale panie burmistrzu, szanowne władze Wisły, trzeba poprawić oznakowanie WTR-a i poprowadzić je tak, jak je teraz jechał. Widzicie, miłem właśnie stok narciarski na Czantori, czyli tutaj solisko, to się nazywa ten dolny odcinek, jeszcze kapeczki śniegu tam są. Oczywiście w tym sezonie też tam była skirejza. Dwa razy. Nie wiem, czy ktoś z was zauważył pewną zmianę na mojej lymsztandze. Tak, nowe gripy, nowe chwyty. Tamte już mi się po prostu znudziły. Nie no! Jest modernizacja, streki, czyli tej bany tutaj po lewej stronie. Dobrze, niech robią, niech te cudy w tym się szybciej jeżdżą. Bo ja kiedyś zrobił tak, że jak cud startował z Wisły, to ja jechał też na tej samej porze na kole. I ja był szybciej w hałpie, jak ten cud czarnoleci. A i tutaj się jest żwirek kończy i zaczyna się asfalt, tak jak był. Towarzystwo na flotę idzie całą drogą. Co za ułoży roki pięknie. I zmarnąłem ręce. Nie, ludzie to się nie umieją bez tego robić.
Pamiętajcie, że rower ma pierwszeństwo przed takim. Mamy nowina. Ustroń. Myślano trasę rowerową, asfaltową. Słuchajcie, tak to ma wyglądać. Asfaltówka jest myślano trasa rowerową, a pewne znaki zniknęły. Także Wisła się nie popisała za bardzo z tymi szykarkami, ale generalnie rzecz biorąc można to dopuścić. Natomiast tutaj trasa rowerowa idealna. Jeszcze te znaki rowerowe, żeby wymalowali, ale to już jest szczegół, roba się już wczepił. No i oczywiście oznakowanie pionowe też, żeby było kompletne. Ale to jest szczegół, roba się wczepił. Fajna rzecz, fajnie, fajnie. Jest parking, tutaj się jeszcze coś dzieje. Wieży asfalt. Na dniach kładzie. Pojadę dalej. Nas daleko. 70 km mamy. Super. Asfalt się kończy tuż przed mostem, którym kiedyś prowadziła kolej wąskotorowa. A czemu? A jak? A skąd o tym wiem? Robert wyczytał. Czytał książki historyczne, zwłaszcza w historii lokalnej, i wie, że tutaj, jakże teraz kręcił, jeździła kolejka wąskotorowa. A co woziła? Ha! Glinę! Z Górek Wielkich woziła. Po korze, bo tu jest wyraźnie nasyp kolejowy. Teraz po nim jadę. Jeszcze kiedyś było, do niej było widać logry. Wiecie co to są logry? No fele, nie? Czyli podkłady. Kole... O właśnie. A to nie są fele. Połamane drzewo, dobra. Ja. I tutaj mamy... Będę musiał niestety jakoś się przebić przez ta cholerna droga. To może być łatwe nawet. Na takiego ruchu. Tutaj mamy ta wiślańska droga, wiślanka tak zwana. Ale żeby wam pokazać, w czym rzecz, tu jeszcze zanim ta wiślanka powstała, właśnie były tory. Tutaj kiedyś było widać glajzy jeszcze. Dokładnie tak. Macie dowód, że była kolejka wąskotorowa. Tam jeszcze są glajzy. Ona prowadziła tutaj do tej fabryki.
tego czasu, jak powstała ta druga, to jeszcze był taki przejazd, ale potem tę kolejkę zlikwidowali. Ale szyby, wszystko tutaj są zalote asfaltu. Pierunie, powiem wam tak, że jazda tutaj o tej porze to jest kurde koszmar. Atakują mnie całe kolonie jako prupów. Lecą do pyska. Normalnie to są te łagodne zimy. Pieruństwo nie wymarzło. Teraz tego jest dziadę z pakowym. Ja, no to się nam pętla zamknie za chwilę w Skoczowie. Pętla górsko. No już mamy po prawej Brynnica. Tu są chyba jeszcze górki wielkie. Jeżeli się nie mylę. Według map administracyjnych. I o tam jechał po drugiej stronie Lisio. I tam też jest asfalt w kierunku Brynnej. Jeszcze był pokazany wcześniej. A tutaj mamy dali taki widok. Raczej frez asfaltowy. Tego czasu u mnie na drodze też coś takiego było. A, nie cały rok w zasadzie było. Właściwie to kopruchy. To tam na drodze u nas to było od wiosny do jesieni, aż zrobili asfalt właściwy, który jest bardzo dobrze zrobiony. Tam wesoły. Schody w Skoczowie. Średnia na ostatni kilometr to nie chodzi 14,5 km. Tak, to jest wiadukt. Chyba zremontowany. W remoncie przez zimę. Ja bym DK81, to jest ta droga, którą też przejeżdżał też jadąc tą Skotorówką. A to jest stara droga teraz, która była na Wisłę. Zanim powstała dwupasmówka. Takie bagażnik bym chciał. Wejdzie mi. Zróbcie jeszcze pok. Małcie, to będzie dobrze. No i zamknęliśmy pętlę. Zamknęliśmy pętlę. I teraz mogę wam powiedzieć, że plan był jechać tylko do Brynnej. Wszelki Wisła nie był w planie. Towarzystwo zajęte smartfonami, tak, podziwiali się, ale się nie usuną, a jednak się usunęli. Lampę mu włączono, jeśli ktoś nie widzi, jest włączono, długo, chociaż w zasadzie to, o, teraz jest na stałe światło, żeby żaden się nie czepiał, że jeżdżę bez światła. Generalnie rzecz biorąc, jestem już praktycznie przy chałupie.